Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Dzisiaj mam dla Was Hondę HR-V. Dawno nie było tego modelu u mnie w ofercie. Myślę, że nawet z rok. Samochód krajowy od pierwszego właściciela. 15 produkcja, w 16 rejestracja, czyli taka pierwsza sztuka z modelu. Oczywiście 1.5 benzyna, 130 koni. Pierwszy właściciel krajowy serwisowany w Hondzie. Zobaczcie. Samochód ma malutki przebieg, bo tylko 75 tysięcy kilometrów. No i jest bardzo ładny. Praktycznie nie mam co tutaj Wam pokazać, jeśli chodzi o uszkodzenia, bo praktycznie ich tutaj nie ma. No. Więc karoseria się zachowała, aczkolwiek była drobna naprawa, więc to nie do końca się zachowała. Ale pokażę Wam to zaraz miernikiem, co i jak. Jeśli chodzi o opony, to opony są Michelin Energy. To są opony, które są od nowości. One mają dużo mięsa, ale rocznik będzie jest jaki jest, czyli 12-15, 15 rok produkcji, 12 tydzień. Hamulce z przodu, tarcza już z jakimś tam wyczuwalnym rantem. Klocek widać jest bardzo gruby. Z tyłu tarcza dużo lepsza. Tutaj ten rant ledwo co jest wyczuwalny i klocek też jest jeszcze widoczny, dość gruby, więc nie ma tematu w tym momencie hamulców. No i tak patrzę jeszcze na tą karoserię, patrzę i niespecjalnie tu coś mogę dojrzeć. No nie ma nic, no jest bardzo ładny. Jest to wersja, jest wgniotek jeden, tutaj taki, nie wiem, jakiś kasztan spadł. Jest to wersja Elegance. Czyli tak, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ma halogeny, ma ładniejsze radio, już to z ekranem dotykowym, składane lusterka, podgrzewane fotele, klima automatyczna, więc wersja taka już coś mająca, środkowa, jeśli chodzi o poziom wyposażenia w HR-fale. No i tutaj mamy, zobaczcie, elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane. Fotel ładny, nic nie jest jakoś tutaj uszkodzone, porwane. Ma wyłącznik czujników parkowania, ma line assist, ESP z ASR-em, skórzana kierownica, tempomat z limiterem prędkości, komputer, bluetooth, sterowanie radiem i tutaj też ten komputer. Co jeszcze? Włączymy klima automatyczna, dwustrefowa, tak jak mówiłem, to radio z ekranem dotykowym. Przebieg 75 600 ma przebiegu ten samochód. No i tak jak mówiłem, historię ma w ASO w 22 ostatni przegląd, więc cały czas jak należy. Tutaj regulowany podłokietnik, no i jeszcze mini schowek. No i tu też miejsce na jakieś tam puszki, butelki. O, takie cudo. No dobra, to co, idziemy chyba pod maskę zajrzeć. Klima się załączyła. 1.5, 130 koni, strasznie klekoce, ale to tak ma z bezpośrednim wtryskiem. Nic tutaj nie jest. Nie jest nie tak z tym silnikiem. Zresztą telefon to też, jak będziecie to odsłuchiwać, to już w ogóle będzie dramat jakiś, ale pracuje jak należy. Zresztą silnik bezawaryjny, bezproblemowy i nic się nie dzieje, bardzo ekonomiczny, więc raczej w samych superlatywach można opowiadać o tym silniku. Z tyłu dużo miejsca, regulowane oparcia. Taki ząbek można położyć te oparcie, zagłówki oczywiście wyciągane. Jest jeszcze system tutaj Magic Seats, czyli coś wysokiego możemy postawić tutaj bez, no nie wiem, wysoki kwiatek czy cokolwiek, rower w poprzek tak naprawdę, zdjąć koło przednie i też trochę mniejszy rower wejdzie, więc no, jest to udogodnienie niezaprzeczalne i nikt tego nie ma, tylko to występowało w Hondzie, bo już praktycznie nie występuje w żadnym
modelu. Bagażnik dość duży, nie pamiętam ile on ma litrów, ale 400 czy ponad 400 ma na pewno. Tu jest jeszcze miejsce, też dodatkowy taki powiedzmy bagażnik, więc też tutaj walizę można wrzucić, więc nie powinno tu zabraknąć miejsca dla przeciętnej rodziny. Gniazdko 12-woltowe. No i tu jest podłokietnik jeszcze. Książka, instrukcja tu i... No i ostatni tutaj w lutym 22 na 61 580. Przegląd w Bydgoszczy. No i wszystkie przeglądy były w Bydgoszczy w Honda Nova Motor co roku. Pokażę Wam grubość lakieru. Osiemdziesiąt, sto dwadzieścia, dziewięćdziesiąt, sto, 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 dziewięćdziesiąt, więc cały bok fabryka, 100, pokrywa bagażnika 90, to plastik, tu 90, więc również oryginalna, lewy tylny błotnik 90, lewe tylne drzwi 130, 170, 160, one są pocieniowane od tych drzwi, które były wymienione. I zobaczcie, tu jest 90, ale były wymienione, więc tutaj troszeczkę jest grubiej. I przedni błotnik, moim zdaniem, też był wymieniony i ma 80. 80, 90, pokrywa silnika stówka i ona jest oryginalna. Jest gładki rant, nic tu nie było. 90. No i daszek 90. Więc drzwi ma wymienione, wymieniony błotnik. Drzwi, tak jak o, tu widać jakieś zarysowanie od pasa, to też w tym miejscu jest. Tu mamy, było zadrapanie drzwiami w tym miejscu, więc to jest też lakierowane. Tutaj 90, 90. 130, 90, 200, tutaj ktoś też to polakierował, tu już się rozchodził po prostu z lakierem, 300, 190, więc ten element był też lakierowany, tutaj troszeczkę grubiej, no ale mamy 500, więc to też nie jest jakiś, nie jest nie wiadomo jaka grubość. I tu 60. 70. Rzecz była na parkingu. Takie mam wiadomości od właścicielki. Po prostu na parkingu ktoś uszkodził samochód i było to tutaj wymieniane. Co jeszcze? No i chyba tyle. No, co ja mam więcej tutaj Wam pokazać. Generalnie bardzo ładny ten HRV jest. No, ma swoje lata, ale wygląda, prezentuje się bardzo dobrze. No i dobry przebieg. Fajny kolor. Wyposażenie w miarę. Jeden właściciel tyle lat, więc jakieś tam chyba zalety ma ta Skoda, która była, którą Wam pokazałem. No myślę, że nie ma tu wielkiego znaczenia. Warto o niej wiedzieć, ale wpływu na auto na pewno tutaj nie ma. Zapraszam Was na autoprofesja.pl. Tam znajdziecie samochody innych marek. Zapraszam na używanahonda.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja. Będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.